Siema ziomek. Czy wiesz w miłość? Jak? Nie wiem, na przykład czy fałszywą? Mam kilka słów. Czy wiesz, że miłość kiedyś tak, a dziś już nie? Dlaczego więc to zmieniło się? Może dlatego, że trafiłem na osobę niewłaściwą. Wiesz, czasem tak zdarza się. Człowiek myśli, że to ta jedyna prawdziwa, a po jakimś czasie o tym zapomina. Tak mi się przypomina ta pierwsza chwila, gdy się z wybraną spotykam. Dzień za dniem wszystko piękne jest, bo wciąż powtarza, jak bardzo kocha mnie. Nigdy nie sądziłem, że okłamę się, jak widocznie zasługiwałem. Co byłem aż takim draniem? Przypomnij sobie, kochanie, jak cię w trudnych chwilach wspierałem. Fałszywa miłość czasem spotyka tych, których powinna mijać. Ona pierdolona, woli się zatrzymać, by narobić nadziei i znikać. Proszę was, nie bawcie się w magika. Co to było moje zadanie, źle je wykonałem? To ja wszystko rozjebałem, a ty zostałeś bez winy, no ładnie. Lubiłaś kłamać, prawdy nie znałaś, cały czas zdradzałaś, za idiotę nie miałaś. Dlaczego tak się zachowałaś? Powinnaś się leczyć u psychiatry. Dla własnego dobra, ja wiem dokładnie, czego po tej drodze stąpasz. Choćby dlatego, że nasza miłość była na odległość. Ciągłe kłótnie z rodzicami, brakowało ci miłości, czy po prostu zabawy. Seks zapewne rozwiązuje twoje sprawy. Mówisz, że nigdy tego nie robiłaś, fałszywa dziewczyna też by tak mówiła. Taka prawda będzie poniżana, chyba że zmienisz swoje zachowanie, a nie będziesz żałowała, taka ma prawda. Nie wierzysz, to sama sprawdź. Fałszywa miłość czasem spotyka tych, których powinna mijać. Ona pierdolona, woli się zatrzymać, by narobić nadziei i znikać. Proszę was, nie bawcie się w magika. Po raz kolejny raz fałszywa osoba odwiedziła mój świat. Teraz tu szczerze powiem wam, ci co nie lubią moich traków zostają usunięci z FB. Fałszywa miłość czasem spotyka tych, których powinna mijać. Ona pierdolona, woli się zatrzymać, by narobić nadziei i znikać. Proszę was, nie bawcie się w magika. Dzięki ci za pomoc. No prawda. Wiesz, co byś powiedział o fałszywej dziewczynie? Jest tam. Taką wartą trzymać? No nie. Więc olewajmy takie dziewczyny, te nasze życie mogło być dobre. Wspaniałymi kolorami, barwami. Bardzo na świat. Dziękujemy. Cześć.